Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki. Punkt, a dziś będziemy próbowali trafić w punkt wspólnie z panem Jarosławem Guzem, ekspertem do spraw międzynarodowych. Witam serdecznie. Dobry wieczór. Jutro, być może w przyszłym tygodniu, to nie jest jeszcze rozstrzygnięte, ma prezydent elek Stanów Zjednoczonych przyjąć szczepionkę na koronawirusa wraz z małżonką firmy Pfizer-BioNTech. Proszę powiedzieć, czy Joe Biden, to takie pytanie przenośnia, jest w stanie wyleczyć Amerykę z tej epidemii? To jest absolutny priorytet, przynajmniej pierwszej części jego kadencji, jak się wydaje. No to jest priorytet. Był priorytetem zresztą jego kampanii. Ona była w dużej mierze oparta na tym, na krytyce Donalda Trumpa i jego zachowaniu w sprawie pandemii, jego decyzji, ale już na początku trzeba zwrócić uwagę, że tak naprawdę walka z koronawirusem w większości w Stanach Zjednoczonych odbywa się, to kraj federalny, na poziomie stanowym, władz lokalnych, a zwłaszcza stanowym, i pod tym względem wiele pretensji można by kierować pod adresem często demokratycznych, chyba nawet większości, o ile pamiętam statystyki demokratycznych burmistrzów i gubernatorów. Oczywiście Donald Trump miał swoje wzloty i upadki, jeśli chodzi o reakcję na pandemię, ale pod tym względem niewiele się różnił od większości polityków. Też niewiele mógł zrobić, w tym sensie, że pewne podstawowe rzeczy zostały zrobione w większości cywilizowanych krajów, pewne rzeczy, które były niemożliwe, nie zostały zrobione. Po prostu te zmagania nie są czymś, czym można zarządzać jak normalną, rutynową działalnością. To jest rzeczywiście nowe zjawisko, nowa sytuacja i prawdę mówiąc, trudno mówić tutaj o odpowiedzialności Donalda Trumpa, podobnie zresztą jak sporej części przywódców państw, chociaż w poszczególnych krajach mieli oni dużo większe możliwości niż Donald Trump w warunkach ustawowych. Ale utarł się taki pogląd, że Donald Trump zapłacił utratą szansy na drugą kadencję właśnie z powodu epidemii koronawirusa. Gdyby nie to, wiele wskazywało na to, że z powodzeniem mógł ubiegać się o reelekcję. Tak, rzeczywiście. No, te wybory były niespodzianką nie tyle jeśli chodzi o ostateczne potwierdzone zwycięstwo Joe Bidena, ale jeśli chodzi o wyniki Trumpa. To znaczy kampania wskazywała na to, sondaże oczywiście i cała niezwykle agresywna kampania medialna. To były wybory przeciwko Trumpowi tak naprawdę. Joe Biden został wybrany jako jedyny spośród kandydatów demokratów, który miał szansę wygrać z Trumpem i okoliczności ułożyły się po jego stronie. Pandemia była kluczowa niezwykle. Niekoniecznie nawet z powodu tragedii, która dotknęła wielu Amerykanów. No, liczba zgonów tam rzeczywiście budzi grozę. To przekroczyło 300 tysięcy, jak wiemy. Tak jest, to wielki kraj. Statystyki w wielkich krajach. Mamy Brazylię, mamy Indie, oczywiście kraje nieporównywalne. Mamy Chiny, o których w ogóle nie wiemy, ile zgonów tam nastąpiło, zwłaszcza w pierwszej fazie. Ale faktem jest, że nastroje społeczne, to była kluczowa rzecz, związane nie tyle z samym faktem pandemii, ale przede wszystkim ze skutkami, zwłaszcza gospodarczymi, no i ogólną apatią społeczną, rodzajem pesymizmu. Donald Trump budował swoją szansę na reelekcję na rzeczywiście dobrych wynikach gospodarczych, które zresztą relatywnie w warunkach pandemii też nie były złe. No, na przykład w ostatnim miesiącu kampanii, a nawet w ostatnich tygodniach pojawiały się wskaźniki dotyczące na przykład bezrobocia, które były zdecydowanie optymistyczne, dużo bardziej optymistyczne niż w wielu krajach na przykład zachodniej Europy. Stany Zjednoczone wykazały się tutaj dużą odpornością, a Donald Trump cieszy się zaufaniem, jeśli chodzi o sprawy gospodarki. Sondaże wskazywały, że nawet zwolennicy Joe Bidena uważają go za lepszego w tej dziedzinie od kandydata demokratów. Także pandemia rzeczywiście, wziąwszy pod uwagę ten bardzo wyrównany wyścig, jaki ostatecznie miał miejsce, pandemia chyba była najbardziej kluczowym elementem. Oczywiście można wskazywać również na inne. No właśnie, a propos tych innych okoliczności, panie Jarosławie, czy sojusz, taki wrogi sojusz mediów, i mówię zarówno o tych mediach tradycyjnych, mainstreamowych, amerykańskich, ale
przede wszystkim o nowych mediach, o mediach społecznościowych. Sojusz wymierzony w Trumpa, on w równie istotnym stopniu jak pandemia przyczynił się do jego przegranej? Oczywiście ta kampania była bezprecedensowa. To znaczy media amerykańskie, ja sobie nie wyobrażam, dekadę, a może bardziej nawet dwie dekady temu, żeby media były tak stronnicze. To po prostu niespotykane, jeśli chodzi o model dziennikarstwa. Zawsze była pewna przewaga postaw liberalnych w amerykańskich mediach, ale jednak starano się o jakiś balans. Gazety miały zwyczaj ogłaszać edytoriale, czyli oficjalne stanowisko, rozważając za i przeciw kandydatów, bardzo starając się poważnie to robić. A tutaj mieliśmy również kampanię Inwektyw, Obelg, cenzury, która obejmowała Donalda. Cenzurę tutaj pan redaktor wspomniał o mediach społecznościowych. No, mieliśmy do czynienia z bezprecedensowym zaangażowaniem się gigantów informatycznych, zwłaszcza jeśli chodzi o media społecznościowe po stronie Joe Bidena. Do tego stopnia, że cenzurowano wypowiedzi Donalda Trumpa, cenzurowano niekorzystne wiadomości dla Joe Bidena i sprawa była jasna. Tak zwana Dolina Krzemowa, jak to się mówi, zdecydowanie była przeciwna Trumpowi z wielu powodów. Jeden z podstawowych powodów to są pieniądze. Ja bym zwrócił uwagę, że sektor nowy, nieuregulowany jeszcze w gruncie rzeczy, w przeciwieństwie do tradycyjnych sektorów, które mają za sobą postępowania antytrustowe jeszcze sprzed I wojny światowej. Stany Zjednoczone były tutaj pionierem w demonopolizacji poszczególnych segmentów gospodarki. Temu sektorowi IT grozi rzeczywiście demonopolizacja, ona jest niezbędna, natomiast demokracja... Prezydent Trump takie próby podejmował, jak wiemy. Tak, zgadza się. No, pewne rzeczy już wędrowały do kongresu, były przesłuchania również, była kwestia pewnej roli politycznej, czy nawet właśnie tej cenzury, jaką pełnią media społecznościowe, właściwie kierujący nimi. Ten mechanizm jest całkowicie niejasny. No, prywatyzacja cenzury to jest coś niespotykanego. To głównie w science fiction można było zobaczyć takie pomysły. A to się realizowało na naszych oczach. I charakterystyczne jest, że do administracji Joe Bidena nie została powołana, choć była o tym mowa, kandydatka, konkurentka Joe Bidena z prawyborów, senator Elizabeth Warren, która jest, należy do lewicy Partii Demokratycznej, ale w ramach swojej kampanii prezentowała właśnie projekt uporządkowania tych spraw gigantów IT i bardzo dla nich niekorzystny. Czy ten symboliczny gest oznacza, że w czasie kadencji Joe Bidena ten konglomerat, który się określa mianem Big Data, czyli Dolina Krzemowa, jak zwał, tak zwał, mówimy o konglomeracie mediów, firm technologicznych, może liczyć na szczególne przywileje, na szczególne fory ze strony nowego prezydenta i jego rządu? No, może liczyć na święty spokój, tak zwany. To znaczy, że nic im się nie stanie. Co więcej, prawdopodobnie może liczyć na obronę, pytanie, jak zdecydowaną pozycji tych firm na rynkach państw trzecich, no, zwłaszcza na rynku Unii Europejskiej, gdzie rzeczywiście Unia przymierza się do chociażby opodatkowania tych koncernów. Te sprawy się toczą i tutaj jest ciekawe, jak na linii poprawy stosunków USA-Unia Europejska, której się oczekuje po obu stronach Atlantyku, jak ta sprawa właśnie ograniczenia monopolu firm, gigantów z tego sektora zostanie rozwiązana w ramach Unii Europejskiej. Ja bym zwrócił uwagę, że jeśli chodzi o Joe Bidena, to on wygrywał z Donaldem Trumpem w końcówce kampanii wyborczej w zdecydowany sposób w jednej dyscyplinie, zbieraniu finansów. Znaczy Joe Biden dysponował o wiele większymi pieniędzmi od Donalda Trumpa. To znaczy, że specjalne grupy interesu zainwestowały bardzo dużo w jego kandydaturę, licząc na powrót do tak zwanej normalności, czyli prowadzenia swoich spraw gdzieś na zaciszu gabinetów, na zapleczu, za pośrednictwem wytrawnych lobbystów. Nie zdajemy sobie do końca sprawy, jaką rewolucją była kandydatura Trumpa i jego kadencja przez ostatnie 4 lata. Czy to oznacza, pańska diagnoza oznacza, że to zwycięstwo Bidena to zwycięstwo zjawiska, które określa się mianem Deep State?
No, Deep State, to tutaj mówimy o pewnych funkcjach państwa, które kojarzą się chociażby ze służbami specjalnymi, z agencjami wywiadowczymi, pewnym korpusem urzędniczym. Wydaje mi się, że są prostsze określenia. Deep State oczywiście był Deep State. No, Deep State na przykład był bardzo zaniepokojony rzeczywiście. Te sygnały były niepokojące kontaktami sztabu Donalda Trumpa z Rosjanami i próbami wpłynięcia na wybory przez Rosję. Ale później to się rozwiało, bo Donald Trump prowadził politykę dla Władimira Putina i Rosji bardzo niekorzystną, o czym świadczy chociażby wzmocnienie wschodniej flanki NATO, bezprecedensowe poparcie dla inicjatywy Trójmorza, dla wszystkiego tego, co przeszkadza Władimirowi Putinowi przesunąć swoją strefę wpływów na zachód, na tradycyjny teren, w którym znajduje się Polska. Więc Deep State może i tak, ale bardziej establishment, bo jeżeli patrzymy na administrację Joe Bidena, na kandydatury, to jest powrót do, w cudzysłowie, normalności. Wracają ludzie, którzy są wytrawnymi graczami, przeważnie związani z okresem prezydentury Obamy. To są bywalcy firm lobbystycznych, doradczych, no przykładem sekretarz stanu przyszły prawdopodobnie, choć zobaczymy, jak będzie przebiegał proces weryfikacji tych kandydatów w Senacie. Czyli John Kerry. Tutaj myślę o Blinkenie. Który... A tak, prostuję. John Kerry ma być pełnomocnikiem do spraw klimatu. Tak, to może być taka bardzo dekoracyjna funkcja. To też wskazująca na pewnego rodzaju nowy rys prezydentury Bidena. Tam mamy kilka takich nominacji, jak pan doskonale wie. Na przykład pełnomocnik do spraw społeczności trans, tak to określmy. Jest jeszcze kilka innych takich wskazań, które dają pogląd, że to będzie prezydentura z bardzo silnym lewicowym nachyleniu, tak to określę. Raczej bym określił konstrukcję tej ekipy Joe Bidena jako tradycyjną, w sensie powrotu do tego, co Donald Trump nazywał waszyngtońskim bagnem i którego ostatecznie nie zdrenował. Natomiast widać te ukłony pod adresem bardzo silnego, postępowego, progresywnego skrzydła Partii Demokratycznej. I tak bym oceniał te kandydatury, ale to nie są kandydatury kluczowe z punktu widzenia mechanizmów decyzyjnych w systemie prezydenckim amerykańskim. Tutaj dominują ludzie, którzy są bliscy Bidenowi, współpracowali z nim, mają doświadczenie w administracji demokratycznej prezydentury Obamy. To jest wytrawny Waszyngton, więc raczej powrót do tej właśnie w cudzysłowie normalności. Jaka będzie Ameryka Joe Bidena? Mówi pan o tej progresywnej agendzie, a jednocześnie powrocie swoiście pojmowanej normalności. To jest Ameryka, która przeszła, ma za sobą bardzo traumatyczne przejścia. Mówię nie tylko o pandemii, ale mówię o tym przeoraniu przez ruch Black Lives Matter. Czy to wszystko, co się wydarzyło w Stanach w ostatnich miesiącach, będzie w jakiś sposób definiowało priorytety prezydentury społeczne, ale i również polityczne priorytety prezydentury Bidena? Być może Joe Biden wyobraża sobie, że może prowadzić politykę bardziej systematyczną, ale te problemy, które same się nasuwają i problemy wewnętrzne w Partii Demokratycznej będą mu zajmowały czas, głowę i stwarzały kłopoty. Nacisk tego postępowego skrzydła Partii Demokratycznej będzie bardzo duży. Jak ja mówiłem o powrocie do normalności, to miałem na myśli Partię Demokratyczną już po ewolucji, którą przeszła. O, Partia Demokratyczna jest pozbawiona czegoś, co miała w swoim czasie, podobnie jak Partia Republikańska, czyli pozbawiona dwóch skrzydeł, a ma tylko jedno skrzydło, bo konserwatywnych demokratów już nie ma. W związku z tym tak naprawdę centrowy Biden, rzeczywiście tradycyjny demokrata o liberalnych poglądach, będzie mierzył się właśnie z permanentnym naciskiem ze strony tych, którzy chcieliby agendę jego prezydentury utożsamić z tymi radykalnymi trendami, o których pan wspomniał. Bo te trendy to są oczywiście trendy mniejszościowe. To, że ktoś jest hałaśliwy, to nie znaczy, że jest znaczący. Z punktu widzenia wyniku wyboru prezydenckiego, to nie ta grupa rozstrzygała o zwycięstwie. O zwycięstwie
decydowali ludzie, którzy zdecydowanie mają poglądy bardziej umiarkowane i ich nie udało się przekonać Donaldowi Trumpowi, między innymi ze względu na swoje błędy. Natomiast Joe Biden musi, partia demokratyczna muszą po prostu bardzo dbać o ten umiarkowany elektorat, ponieważ inaczej skończy się na jednej kadencji demokratów i nie tylko z powodu wieku Joe Bidena i praktycznie niemożliwości ubiegania się o reelekcję za 4 lata, ale ze względu na to, że ten radykalizm, jeżeli on zdominuje agendę prezydenta Bidena, będzie oznaczał porażkę, chyba że republikanie sami pogrążą się w wewnętrznych problemach i nie będą w stanie wystawić dobrego kandydata. Zresztą o tych dobrych kandydatów, jak widać, było bardzo trudno. Nie przypadkiem Donald Trump zrobił taką karierę jako człowiek z boku, który w gruncie rzeczy zaszantażował partię republikańską i zmusił do uznania swojego przywódcę. Po prostu wykazał pewne cechy osobowości, które jednym się podobają, drugim nie, ale były przekonujące dla wielu wyborców, tych zapomnianych wyborców, na których bazował popularność i którzy w ostatecznym rozrachunku w ogromnej części mu zaufali. Stąd jego bardzo dobry wynik w tych wyborach, niezależnie od tego, że przegrał. Czy czynnikiem stabilizującym, systemowo stabilizującym Amerykę będzie Sąd Najwyższy? I to przede wszystkim w sytuacji, jeżeli nastąpi to, o czym rozmawialiśmy, czyli taka presja tego radykalnego fragmentu Partii Demokratycznej. Uznaliśmy, że w ogóle ta partia skręciła bardzo mocno w lewo. Mówimy o tym, że nie ma tego skrzydła konserwatywnego, czyli ta presja radykalna jest czymś, co można chyba założyć. To jest scenariusz realny. Sąd Najwyższy za czasów prezydentury Donalda Trumpa został obsadzony 2-3 sędziami, którzy mają profil konserwatywny. Czy w związku z tym można spodziewać się ze strony tej kluczowej dla systemu amerykańskiego instytucji właśnie takiego stabilizowania ewentualnej presji tych radykałów w Partii Demokratycznej? Znaczy, presja radykałów oczywiście będzie, bo oni chcą zbudować nowy, wspaniały świat. A jak go sobie wyobrażają, można by dużo o tym dyskutować. Na pewno jest to coś, co przeraża tę prowincjonalną Amerykę i nawet mainstream amerykański. Natomiast zwróciłbym uwagę, że Sąd Najwyższy w przypadku choćby zarzutu Donalda Trumpa pod adresem kampanii wyborczej jest konserwatywny między innymi poprzez to, że nie próbuje zastąpić innej władzy, a już na pewno władzy wyborców. Ja nie spodziewałem się, że przy tak słabych argumentach, słabych dowodach, choć ogólnych zarzutach podejrzewam słusznych o dziurawość tego procesu wyborczego, zwłaszcza wyborów korespondencyjnych, że Sąd Najwyższy przychyli się do poglądu Donalda Trumpa i będzie próbował zdelegitymizować wybory, w których tak masowo wzięli udział Amerykanie. Ameryka to jest demokracja. Różnica, niezależnie od wygranej Bidena, z demokracjami w zachodniej Europie polega na tym, że ta demokracja jest ciągle żywa i stąd ta względna równowaga między tradycyjną Ameryką i postępową Ameryką. Ruchy protestu w Ameryce uzyskały za czasów Donalda Trumpa prezydenturę, natomiast w zachodniej Europie są skutecznie pacyfikowane przez establishment, redukowane do roli właśnie partii protestu, która może zdobyć 20%, ale nie zdobędzie władzy. W Stanach Zjednoczonych to ciągle jest możliwe. Sąd Najwyższy będzie skutecznym hamulcem dla właśnie tych postępowych pomysłów. Na to na pewno można liczyć, ale na pewno nie będzie robił czegoś, co sądząc po polskich doświadczeniach, na przykład głosi polska opozycja, która szuka w Joe Bidenie sprzymierzeńca, to znaczy Sąd Najwyższy nie będzie brał udziału w polityce. Konserwatywni sędziowie to są ci sędziowie, którzy uważają, że sędziowie powinni być sędziami i nie tworzyć nowego prawa, ani nie pisać na nowo konstytucji, ale po prostu jej przestrzegać. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego już na święta Bożego Narodzenia. Pozdrawiam. Dziękuję. Pozdrawiam nawzajem. Jarosław Guzy, ekspert do spraw międzynarodowych, był dziś gościem rozmowy Punkt. Ryszard Gromadzki, do zobaczenia w przyszłą środę.